auto, które waży około 1000 kg i ma prawie 400 koni. Takie rzeczy w Quadrifoglio Polska Racing Academy. Jesteśmy w Neo Garage, właśnie tu, gdzie te wszystkie trzy auta stoją i za chwilę wyjeżdżamy. Zapraszam Was do oglądania. Ale zanim jeszcze na dobre zaczniemy materiał, jest jedna osoba, którą muszę Wam dzisiaj przedstawić, to jest Bartek. Cześć. Cześć Bartek. Dzisiaj razem z Robertem pojeździmy Alfą Romeo 4C w wersji Spider, czyli bez dachu, i będziemy dobrze się bawić. Zobaczmy, co się kryje pod czerwoną płachtą. Biała perełka, ale się błyszczy. Bardzo specyficzny samochód. No i cold start. Posłuchajmy, jak to brzmi. Całkiem głośno. Mega głośno. Alfa Romeo 4C Spider. W tym konkretnie egzemplarzu, tak jak wiecie, już 320 koni z małą niespodzianką w środku, w bagażniku. Chciałem Wam pokazać, jeszcze przejść dookoła, pokazać Wam takie smaczki tego modelu. Samochód w kolorze Bianco Madre Perla, trójwarstwowy biały kolor. Z katalogu, za dopłatą, 19-calowe felgi z tyłu i z przodu 18. Bardzo dużo dodatków karbonowych, karbonowe lusterka, karbonowa rama szyby, karbonowe światła, reflektory, nawet takie małe dodatki tutaj karbonowe. Właściciel dołożył takie progi, lotki tak zwane, to już jest własna inwencja. Dodatkowo z przodu przy spliterze to samo. Ten egzemplarz wyróżnia się również taką folią na masce, logo Alfy Romeo. Przejdźmy do środka. Mamy do czynienia z wersją Spider, na pewno bez dachu pojeździmy, mimo że pogoda nie rozpieszcza, to na pewno Wam pokażemy. No i tutaj wita Was u progu karbon, tu karbonowy, cały monokok jest z tego co pamiętam karbonowy, skóra w kolorze jasny brąz. Tu jest bardzo wiele rzeczy dołożonych. Właściciel skonfigurował bardzo mocno ten samochód. To nie jest najbogatsza wersja, ale jest naprawdę, naprawdę fajnie doposażona. No i siedzi się jak w gokarciku. Całość, tak jak widzicie, również podłoga jest karbon. Dzieło sztuki. Zobaczmy, co kryje się pod klapą. Redukcja masy, więc ręcznie trzeba sobie podeprzeć. Zwiększenie jakby mocy podyktowało też potrzebę zmiany zawieszenia tego silnika. Także są wymienione gumy, na których stoi silnik, na dużo twardsze, ponieważ na fabrycznych zaczął zbytnio pracować. No i tak to wygląda. A przy okazji możecie zobaczyć, co tutaj się kryje. No miałeś wspomnieć o tym, powiedziałeś, że tam jest niespodzianka. Ja już wiem, co to jest, możesz przedstawić. Tak, to jest fanaberia nawiązująca do tego, żeby wypić piwo, nie trzeba kupować całego browaru. To znaczy, żeby się przekonać raz na jakiś czas, jak jeździ taka masa z mocą 400 koni. Wystarczy zamontować bardzo rozsądną i bardzo nieszkodliwą instalację mokrą w trysku podtlenku azotu ze sterowaniem z komputerem tak zwanym progresywnym. Powoduje to, że silnik nie dostaje jednorazowego strzału podtlenku, który powoduje, że ta moc, przyrost tej mocy jest brutalny, tylko ta progresja daje nam możliwość dawkowania tej mocy. Więc nie dość, że sobie możemy tą moc regulować, to jeszcze możemy sobie przebieg narastania tej mocy regulować, czyli nie wysilamy w jednej sekundzie wyzwolenia podtlenku mocno jednostki napędowej, tylko zwiększamy tą moc równomiernie do góry. Teraz Bartek będzie ruszał z launcha, pokażę Wam, jakie jest przyspieszenie z launcha i jaki jest dźwięk przede wszystkim. No i ja sam jestem ciekawy tego. Myślę, że możemy działać! Uhuhu! 320 koni, 1000 kg, napęd na tył, no i to się właśnie dzieje. Wygląd super sportowego samochodu.
niesamowite. Zobaczcie też, jak brzmi charakterystyka dźwięku wydechu. To jest taki, aż wam przybliżę. On bardzo fajnie pracuje. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy wy to usłyszycie, ale no, tym to mnie zaskoczyłeś. Przy okazji chciałbym wam zwrócić uwagę na to, jak niewygodne jest to auto do wsiadania. Lewa noga. Tutaj bardzo duży próg. I teraz trzeba kolano do brody, żeby nie uszkodzić progu. No i jesteśmy w środku. Ale przyzwyczaić się chyba można, co? Tak się zdejmuje dach w 4C Spider. Taka malutka płachta. 2 sekundy, 4 sekundy. 2 dynksy, pstryk. I chowamy. No, ciekawa sprawa. W listopadzie bez dachu. Nie, są doznania dużo bardziej. Tak bardzo rozbija aerodynamikę tego pojazdu, że na przykład czas w przyspieszeniu 100-200 to jest prawie sekunda różnicy z dachem bez dachu. No. 200 na godzinę bez dachu leciałeś? Ja tak, pierdzielę. No to tak. To. Teraz jesteśmy określani przez kierowców jadących z naprzeciwka. Dwóch facetów w małym kabriolecie. Nie kończ, nie kończ. Nasze dziewczyny się obrażą. Jesteś pierwszym gościem, z którym jadę tym autem chyba bez dachu. Unikam jednak takich sytuacji. Co to Bartek? No super. Więcej gazu to jest skrzynia dwusprzęgłowa na suchych sprzęgłach. Ona dopiero zaczyna zapinać sprzęgło, jak dodajesz gazu. Nie ma tego efektu pełzania, jak klasyczne automaty. Bez wspomagania, na początku ciężko manewrować, ale podczas jazdy zupełnie to nie przeszkadza, a wręcz mam wrażenie, że jest to pomocne w tej kwestii, że... jest pomocne w doznaniach z jazdy. Na torze na przykład. Na pewno, na torze, tak. Sprawdziłoby się idealnie. Na drodze takiej zwykłej też, natomiast jest to układ kierowniczy, który jest troszeczkę niebezpieczny z tego względu, że jest to układ kierowniczy, który nie pozwala ci się rozluźnić. Ponieważ jeżeli powstanie na koła jakaś siła, to ta siła się jeden do jednego przełoży na kierownicę. Więc jadąc tym samochodem, nie możesz sobie pozwolić, że sobie będziesz jechał na misie albo jednym paluszkiem, tylko zawsze musisz niestety tą kierownicę mocno trzymać i być czujny. Czemu akurat pomysł na 4C? To był impuls, czy to była zaplanowana zagrywka? Nie, to był zakup. To był zupełny impuls, wiesz? Zaraz jak Alfę zaczęli produkować 4C w wersji coupé, widziałem w jakiejś gazecie motoryzacyjnej, popatrzyłem, poczytałem, mówię, fajne auto, może kiedyś. W 2015 albo 2016 roku zobaczyłem Alfę 4C w wersji Spider na targach w Poznaniu. No jak zobaczyłem wersję Spider, zobaczyłem Alfę, obejrzałem, wymieniłem się z panem z obsługi stanowiska Alfy Romeo, to chyba któryś z poznańskich dealerów się wystawiał. Wymieniliśmy się wizytówkami. W okresie od zamówienia do otrzymania samochodu przeżyłem piekło związane z tym wszystkim, co obejrzałem w internecie. O Alfach? O tej Alfie. Wszelkie wideorelacje, opinie pozytywne, negatywne. Każdy ten film wywoływał we mnie takie emocje i zawsze było pytanie, kurczę, czy ja dobrze zrobiłem. No ale jak to się mówi, jaja w lot, było trzeba poczekać i przekonać się, że tak. Że, no że, jesteś zadowolony że to było teraz. To. Nie, jestem zadowolony. Powiem ci, średnio gdzieś po 2 latach zawsze miałem potrzebę wymiany fankaru. Chociaż gdzieś w pewnym wieku dochodzisz do takiego momentu, że nie wymieniasz fankarów, tylko je dokupujesz. Ale mimo to, że minęły już 4 lata,
to ja naprawdę nadal nie mam potrzeby pozyskania innego fancaru. Mało tego, miałem podczas w tym okresie posiadania 4C różne przygody, w których miałem możliwość pojeżdżenia Ferrari, Lambo, różnymi innymi autami. I żadne się nie przekonało? Nie przekonały, oczywiście one są wspaniałe, są szybkie, zawierają wspaniałą technologię, natomiast dla mnie te auta są taką sportową elegancją. Dla użytkowników Lambo to może średnio zabrzmieć, ale musieliby się przejechać 4C. Dla mnie w Lambo jest za cicho, za spokojnie po prostu. Ja pierdzielę. Głośna turbina, tak jak mówisz, ona jest tutaj, tak? Tak. Słucha się od razu. Ilu jest właścicieli 4C, czy Spider 4C w Polsce? Wiesz, może wiesz co, to jest w ogóle polskie grono na pewno. Wszystkich 4C, Coupet i Spiderów doliczyłem się około 8-9, ale to są Coupety i Spidery. What? Czyli możliwe, że jadę jedną z na przykład 3 Spiderów w Polsce? 3 jeszcze może nie, ale 4 jak już byś powiedział, to bym powiedział, że tak. Jedno z 4 tak, aut to w Polsce. To już tak może być. Oczywiście nie wiemy o tych autach, które się nigdzie nie pokazują. Już nie mogę się toru doczekać. Już nie mogę się doczekać jazdy na torze. Tak, nie będzie tych zbędnych przeszkód w postaci innych samochodów. Ja pierdzielę! Nie no. Niesamowita zabawka i rzeczywiście czuć każdy szczegół w tej drodze. Każda nierówność, każdy nawet... No listek to nie, ale rzeczywiście te drobne nierówności sprawiają, że ja cały czas... No, nie mógłbym się po nosie podrapać, gdybym przyspieszał w tym aucie. Gdzie z reguły nie mam z tym problemu, żeby oderwać, wiesz, rękę. Ten egzemplarz jest wyceniony, mówiłeś, na 380 w konfiguracji. Znaczy konfiguracja jako nowego pojazdu, tak. I co... To jest maksymalna konfiguracja? Nie. Nie? Co najlepsze? Nie. Jeżeli ktoś spostrzega ten pojazd, a tak w większości było spostrzegane, była to kwestia wersji bazowej, i jeszcze wersji coupe w dodatku, którą naprawdę można było za bardzo przyzwoite pieniądze kupić, bo to były ceny od tam 250-260 tysięcy, jak na samochód, który daje bardzo dużo wrażeń, dużo emocji i ogólnie zwanego fanu, to była to naprawdę nieduża kwota, już pominąwszy kwestię tego, jak mało jest tych pojazdów, co dobrze rokuje dla nich na przyszłość. Na pewno są samochodami, które już na chwilę obecną nie tracą na wartości, więc jest to pewnego rodzaju sukces. Wersja Spider była nieco droższa, bo się zaczynała od 308 tysięcy. No i wystarczyło, że sobie zażyczyłeś jakiś lakier, zażyczyłeś sobie jakiś karbonowy dodatek, tu coś, tam coś. Z takich ciekawostek to na przykład w opcji, jeżeli chciałeś, żeby fotel pasażera, czyli na którym siedzisz, miał jakąkolwiek regulację, to musiałeś za to zapłacić. Jakąkolwiek? Do tyłu, do przodu nawet? Tak, z tego względu, że koncepcja tego samochodu to jest masa. Masa i jeszcze raz masa. Więc cały zespół szyn, który jest pod fotelem, który umożliwia, że ten fotel się przesuwa, waży. No oczywiście nie zamknęli drogi klientom, którzy jednak uznali, że te 10 kilo różnicy, bo ten zespół pod fotelem waży prawie 10 kilo, uznali, że jednak go będą potrzebować, no to mieli taką możliwość, tylko był to po prostu swojego rodzaju jakiś tam pakiet dodatkowych elementów komfortu do tego pojazdu, ile w ogóle możemy mówić o jakimkolwiek komforcie. Jak już mówimy o masie, ja wspomniałem, że to jest około 1000 kg, niektóre nawet do 900 zejdą, ale twój waży wiesz, dokładnie... Wersja coupé, bo ten cały fenomen lekkości samochodu pochodzi tak naprawdę od wersji coupé, która katalogowo ma 890 kg, natomiast w związku, że są to Włosi i Włosi bardzo, bardzo lubią te dane trochę naciągać, tak naprawdę nie widziałem kupety, która by wjechała na wagę
po wyjeździe z fabryki i by, nie, i by ważyła mniej niż 950-940 kg. Więc z taką masą trzeba się liczyć. Widok z perspektywy pasażera, zarówno pasażera, jak i kierowcy, patrząc na lusterko, gdyby to było czerwone auto, no to miałbym wrażenie, że siedzę w Ferrari 488 GTB. Ten sam profil, te same wloty powietrza, no i ta włoszczyzna ma coś w sobie wspólnego. Ja pracuję nad tą masą cały czas, ponieważ nad mocą już przestałem pracować dawno, ze względu na to, że i tak nagiąłem koncepcję tego samochodu, natomiast no, zawsze było mi jakoś mało na samym początku, jako te 0-100 katalogowe 4,5 sekundy, nawet przy pomiarach wychodziło lepiej, było satysfakcjonujące. Tak, no niestety 1754 cylindry i fabryczne 240 koni, 100-200, no już tak troszeczkę słabiej, szczególnie w Spyderze, który jest od wersji coupe prawie 100 kg cięższy ze względu na ten cały system bezpieczeństwa przy dachowaniu, wreczego, tak zwane te połąki katapultażowe, które są z tyłu, wzmocniona ramka szyby. Ja dobrze zakodowałem, że 100-200 robisz tym autem? Tak, no nie no. Jaka jest prędkość maksymalna? Oczywiście, że tak. Wiesz co, no miałem taki zapęd, żeby zobaczyć trójkę z przodu na wyświetlaczu. Natomiast skończyło się na chyba 2,92 było. W związku z tym, że doznania przy tej prędkości w tym samochodzie są porównywalne do doznań na motocyklu, no po prostu. Także to już był koniec, już więcej nie starczyło mi więcej nerw na to, żeby jeszcze wyczekać tą trójkę z przodu. Podziwiam za odwagę. No i 4,5 do setki, tak jak mówiłeś. Dobrze pamiętam? Powiedziałeś 4,5? Fabryka 4,5. Okej, czyli ty masz mniej. Teraz po tych modyfikacjach na oponach torowych najlepszy wynik, jaki mi się udało osiągnąć, to 3,8. 3,8 do setki? Tak, 3,8. No bo przypomnijmy, że Bartek nie ma do czynienia z... My nie mamy do czynienia z egzemplarzem seryjnym. Tu jest podkręcona moc do... Obecnie? Obecnie mamy 320 koni, plus mamy takiego bonusa w bagażniku, który może później pokażemy. Na pewno pokażemy. Znawcy się za chwileczkę domyślą, jak powiem, że można za pomocą sterowania komputerem progresywnym można dorzucić od 30 do 70-80 koni w razie potrzeby jeszcze. Jest to chwilowa dokładka i też takie było moje założenie, żeby to była chwilowa dokładka na takiej zasadzie, że zawsze chciałem sprawdzić, jak ta masa zachowa się przy takiej mocy. Używasz go na co dzień, czy to jest auto zabawka? Nie, absolutnie. To nie jest auto daily. Opinie ludzi, o których mówiłem, o negatywnych opiniach, wiele z nich pochodzi właśnie od osób, które postanowiły zakupić to auto na daily. Nie, jeszcze raz nie. Jest twarde, jest średnio wygodne. Oczywiście zależy to od postury kierowcy i pasażera. Jakoś nie mam problemu z wygodą. Natomiast no, nie podjedziesz pod krawężnik, nie wjedziesz do centrum handlowego, bo zawiśniesz na zjeździe do parkingu na brzuchu, albo zdejmiesz przedni zderzak. Nie jest to daily, jest to fun car, weekend, wersji Spider, lato, można zdjąć wiatr we włosach, delektować się jazdą. Ale to jest tylko tak naprawdę 20-30% fanu tego kara, bo te 70% fanu tego samochodu to jest tor. To jest tor wyścigowy po prostu i do tego to auto zostało stworzone. Rozstaw osi praktycznie w kwadracie 2x2, niczym ustawienie go-kartowe. Zresztą też tak auto jest określane jako go-kart. I tam najlepiej się odnajduje i jest największa zabawa na torze właśnie. No a skoro Bartek powiedział o torze, no to grzechem byłoby nie pojechać na tor dzisiaj. W dzisiejszym materiale jeszcze zaliczymy. Sprawdzimy na torze Łódź, jak ja sobie poradzę, bo ja też będę prowadził Alfa Romeo 4C Spider. Jaka jest liczba wyprodukowanych egzemplarzy Spiderów? Wiesz co, nie wiem właśnie jak z kupetami, bo się do końca tym nie interesowałem. Natomiast jeżeli chodzi o Spidery, liczby mówią o 3000 z ogonkiem. Redukcja, obroty się zwiększają, mamy kawałek prostej.
pierdziele. No, ta jednostka, mimo to, że jest wysilona i jest mała, to no, ona musi rozpędzić małą masę. To też się inaczej przekłada na jej zużycie. Tarcze hamulcowe, klocki, naprawdę jestem bardzo mocno zaskoczony od początku użytkowania tego auta, użytkuję je już 4 lata. To słuchajcie, no, słuchajcie, jeździmy cały czas na tych samych tarczach, od nowości, tak, auto w 70% jeździ po torze, 30% to jest takie kręcenie się wokół komina i słuchajcie, chyba 3000 km temu zmieniłem po raz pierwszy klocki, a mamy na liczniku 35 tysięcy km. Także ta właśnie masa niesamowicie, ta niewielka masa niesamowicie przekłada się na niski stopień zużycia wszystkich podzespołów tego samochodu, gdzie doświadczenie i porównanie na przykład z Akademii pokazuje mi, jak szybko zużywają się klocki w Juli, która waży 1600 kg i w której wymieniamy średnio klocki, no po dwóch jazdach torowych wymieniamy klocki, tak? To poczekaj, może wykorzystamy to zielone światło, już dawno tego nie robiłem. O kurwa! Ja pierdzę! Ale to jest frajda. Tak, to wykorzystaliśmy moment, zrobiliśmy launch control, którego już kurczę nie robiłem od długiego czasu. Ale on mielił w miejscu 3 sekundy. Nie, no to jest, wiesz, tu jest launch control z bardzo ogromnym zakresem momentem możliwości startu, bo nie masz tu launch control ustawionego na jeden zakres obrotów, tylko sam możesz ten zakres obrotów regulować. Więc możesz wykonać przy słabszej nawierzchni start z 2-3 tysięcy, a przy dobrej nawierzchni możesz i nawet go rozkręcić do 6 tysięcy, ten launch control. No, ja teraz trochę przegiąłem. Jesteśmy na, mimo tej zwiększonej mocy, jesteśmy na fabrycznych oponach. To są Pirelli P0 dedykowane dla tego modelu. One mają 235 szerokości, okay. Więc tak naprawdę od zera nie spożytkujemy tej mocy. Wszelkiego rodzaju spotęgowanie tych doznań i obniżenie tego czasu przyspieszenia do 100 jak najbardziej, no, musi odbywać się na wyścigowym sliku. Sliki mam do tego auta w troszeczkę szersze, 2,4,5, no, ale z założenia jest to slick. Jeszcze mam różne opcje tego slicka, ale w wersji soft to jest przyklejone jak my będziemy na torze jeździć slickami? Czy? Tak, na slickami. To luksus. Na 4 stopnie, letnia guma. A tak się rodzi Alfa Romeo. Wyjeżdża z lawety. Będę testował te samochody na torze. 4C na mnie już czeka. Wsiadam na fotel kierowcy, montuję GoPro. Pojedziemy trochę szybciej teraz. Albo mamy drugie auto. Czy oni nas puszczą? Puszczają nas. Wynosi mnie, bardzo mnie wynosi z fotela. Tak, dlatego musisz nogami się zaprzeć z lewej strony o drzwi. Rozłóż sobie nogi. A nie mogę. A, dobra, czyli tak i hamulec. Nie, lewa noga leży. Ty lewą hamujesz? Tak, nie, lewą nie, absolutnie. Wszystko robisz prawą nogą. Nie, no gdzie? No oczywiście, że tak, Robert. Odłóż tą nogę. Zupełnie czuję się, jakbym nie umiał prowadzić auta teraz w tym aucie. No, jest to ciężkie auto prowadzenie, ale mi się dziwnie prawą te hamulce. A z Marcinem jak jeździłeś, zawsze mówiłem, lewą. Też lewą? Ja zawsze lewą. Mówiłeś o tym Marcinowi? Mówiłeś mu o tym, że jeździsz na lewą nogę? Tak. Bo to jest jakby pożądana umiejętność, bardzo wykorzystywana w samochodach wyścigowych. Natomiast jak zrozumiałem z relacji, nie dużo się poruszasz, jeżeli chodzi o tory, więc nie. Dla mnie zaskakująca umiejętność. Tutaj uważaj na wyniesieniu. Zupełnie zjawisko dla mnie. Jak w Juli, trzy okrążenia. I trójkę nie redukujemy, trzymaj tak sobie trójeczkę. Nie, ale frajdę daje z jazdy. Zupełnie tego nie czuję, że jakbym samochodem nie jechał. Na przełamaniu średniej gazy i rura. Rura to
samochód się tak specyficznie prowadzi, że tak jak Bartkowi powiedziałem, no 4-5 okrążeń zrobiliśmy i ja musiałem wysiąść, bo zupełnie nie byłem przystosowany, moja głowa też nie była przystosowana do tego, żeby tym samochodem pojechać, bo to jest, no jak go-kart, no jeśli Bartek jest właścicielem, ale jeśli ja jako osoba z zewnątrz miałbym w dwóch słowach, czy w jednym słowie powiedzieć, jaki to jest samochód, no to go-kart, prowadzi się jak go-kart. Teraz lecimy 120 na tym zakręcie i samochód, no tu myślę, że nawet szybciej niż te 70 mógłbym przeciąć ten zakręt. A na przykład w Giulii, jeśli mam tak porównywać, to tego bym nie zrobił, czyli w osobowym aucie takim bardziej cywilnym, można powiedzieć, bym tak szybko nie mógł pojechać. Bartek, myślę, że tamten pierwszy zakręt miałeś co? Z 8 dych myślę, że mogłeś mieć. Na dohamowaniu na prostej tutaj mamy ponad 140. No właśnie. I zakręt powyżej 70 na godzinę, tak jak mówisz. Słuchaj, bardzo dobrze ci idzie. Już część szkoleniową na Giulii z Marcinem przeszedłeś, więc naprawdę z moich obserwacji wynika, że dajesz radę. Bynajmniej mogę ci szczerze powiedzieć, że czuję się komfortowo jadąc z tobą, nawet z tą większą prędkością. Nie czuję dyskomfortu, żeby coś się zaraz miało wydarzyć. No to miło. Dziwnego. Żebyś nie zapeszył. Więc nie wiem, jakie masz doświadczenie wcześniejsze torowe. Czy to jest kwestia tego godzinnego szkolenia z Marcinem, który ci. Nie, jeździłem już na torze trochę. Który pokazał ci tutaj tor, ale naprawdę idzie ci to bardzo dobrze. Mega. Alfa Romeo wraca. Pod płachtę. To, co przeżyłem w tych autach, szczególnie w 4C, to jest ciężkie do opisania. Mam nadzieję, że ten film chociaż trochę wyraził to, co czułem podczas prowadzenia, czy to, czego nauczyłem się w związku z tymi autami. A jeżeli wy również chcecie pojeździć tymi furami, no to zapiszcie się do Quadrifoglio Polska Racing Academy. Znajdziecie wszystko w opisie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, bo te subskrypcje są dla was. A ja żegnam się z wami. Do następnego. Cześć.